Ta oto niewielka rzeczka niedługo, prawdopodobnie, zmieni troszkę swój wygląd. Otóż w tym miejscu rodzina Bobrów postanowiła się osiedlić, zbudować swoje żeremie oraz niewielką tamę, która spowoduje podniesienie się poziomu wody w tym terenie. W takim oto miejscu bobry wychodzą na ląd w poszukiwaniu pożywienia oraz transportują budulec na tamę z powrotem do wody oraz na nowo budowaną tamę. Udając się do lasu, tu widzimy świeże ślady jeszcze prawdopodobnie z tej nocy. Podeszły do sosny, ale ponieważ kora sosnowa im nie pasuje, więc tylko spróbowały i poszły dalej. Idziemy po śladach, tak jak bobry każdej nocy. Prawdopodobnie dzisiaj rano jeszcze tutaj praca trwała na całego. Widzimy, proszę bardzo, okorowane kawałki buka, przygotowane. A jak mówię, prawdopodobnie jeszcze tej nocy tutaj trwała wyżerka, trwała praca. Proszę bardzo, następny buk w ciągu najbliższych kilku dni powinien się przewrócić. Następny już okorowany w całości. I widzimy następny, proszę bardzo. Tak wygląda praca bobrów. Świeżo ścięty buk, już tutaj ogryziony. O, proszę bardzo, cała strona, jedna od strony rzeki, okolowana. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy ten teren powinien znaleźć się pod wodą.